Na którą rowerze można skakać, taki pro tip. Okej, o! Cyk. Załóżmy, że się udało. Dobra, czekaj, daj mi tą motorówę tu. O, no what? No way, no way, no... Oh. Ej! Co wyście tam zrobili znowu? Ona mi skoczyła łódką na głowę, stary. O kurczę. Gdzie o, co to było? Ale na szczęście przeżyłem, bo to był mały, lekki upadek. On tak stwierdził, że on zjeżdża. Dobra, mam... Przy okazji gorąco zachęcam do wspierania kanału, a tutaj łapcie kilku aktywnych wspierających. Serdeczne dla nich przekazujemy pozdrowienia. Dzień dobry, cześć i czołem na was. Bardzo serdecznie jestem Paweł, ze mną jest Josz, Elka i Ren. Hello! Hejka. I słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj coś, czego dawno nie było, czyli maraton. Czyli napiłek za kasę. Czyli będziemy tutaj musieli dostać się do konkretnego miejsca, konkretnego punktu, ale przy użyciu konkretnych pojazdów w konkretnych miejscach. No, czyli taki wyścig. Mm-hmm. Dobra, wchodzimy czyli na mapę. Czyli chcesz szybko wyjaśnić. Szybko może tylko wyjaśnimy. Jesteśmy teraz przy stoliku hubowym. Będziemy musieli wystartować, pobiec do naszych rowerów i induktorów. Tymi rowerami będziemy musieli dostać się bezpośrednio na plażę, skąd weźmiemy skutery wodne. Skuterami wodnymi musimy dostać się do kanału, gdzie wypłyniemy mniej więcej gdzieś koło sklepu i płyniemy do tej takiej jakby La Puerta, jak się to nazywa. No. Tam zmieniamy na dowolny pływającą maszynę, tylko najlepiej dość malutką, tak żeby być w miarę szybkim i wpłynąć do kanałów. Gdzie będziemy bardzo długo płynęli, także uważajcie, żeby tak, się nie wyrąbać. Jak się wyrąbiecie, no to trzeba będzie chyba na piechotę biec. Albo płynąć. Albo płynąć, tak, po ściekowisku. Dokładnie. Na końcu musimy wyjść i wziąć samochód. Samochodem jedziemy aż do Diamenciku, gdzie zmieniamy samochód na inny. Następnie jedziemy do Sandy Shores, gdzie bierzemy dowolną maszynę latającą i musimy bezpiecznie wylądować w bazie wojskowej, gdzie będziemy robić rozróbę. No, nadążę w skrócie. Nadążałem klikać, jest dobrze. Dobra. Ja też. Czekajcie, stańmy może na jednej linii jakoś, tak żeby śmiesznie było. Czekajcie, jest to jakaś linia taka. Patrzę jeszcze, jak mogę oszukać. Czekaj, co by tutaj, może tutaj przy tej linii żółtej jakiejś takiej, o. Ja sobie to będzie moja żółta linia. To? O, tutaj? Dobra, może być no dobra, przy tej. To tutaj niech będzie, dobra, czekajcie, no. Okej, okay, dobra, czy jesteście gotowi? Tak. Ani trochę. Dobra, ja też. 3, 4, no Ren oczywiście musiał oszukać, no standardowo ja mam, jak zwykle. Ja mam do turbo, do palacz stary. Ren ma w ogóle wyższy poziom od nas, więc no niestety chodź będzie tu troszkę szybciej biegał. Ej, co to uwaga, za alien? Obcy, uwaga, obcy. Obcy X. Obcy. Uwaga, tutaj uwaga, też małpa, obcy. Uwaga, małpa. To nie małpa. Nie, czekaj. Nie myślałem przez chwilę. Nie, sorry. Ja nic nie wiem. Za goryla. To nie ja powiedziałem jak coś. Myślałem. Sorry, YouTube Administration. Ten chyba. Ej, bez taki. Co jest? No co? Przestań, przesuń się. Oczywiście robimy uczciwie, żeby nie było, że ktoś będzie strzelał do siebie. No tak, bez strzelania, dokładnie. Tak, bez strzelania. Na szczęście mamy tutaj na e-turbo, więc ciśniemy sobie w miarę. Ale jak widzicie, Ren ma więcej staminki. Nieprawda, stary. Więc cały czas spamuje e po prostu. Aha. Dobra, ja chyba też pojadę za Renem. Coś tak czuję, że tu będzie... Na rowerze można skakać, taki pro tip. Okej, okay. O! Cyk. Załóżmy, że się udało. Dobra, go, 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 grzeje, grzeje. Ej, tu się ciężko... Dobra, szybko. Panie Pawle, bo ja ci zrobię motorówkę. Joselka, ty jesteś teraz cichutko znowu. Przebij mu skuter. Motorówkę ci zabiorę. Nie ma motorówki, mi zabiorę. Zabiorę ci. Zabiorę cię właśnie tam. Zabiorę ci właśnie no, to. No, no, wsiadaj, proszę, no. No, proszę, no. Dobra, dobra, na razie Paweł, koteł, prezes chyba jest na razie na prowadzeniu. A żebyś złapał flaka. Ale wszystko się może zmienić tak naprawdę, nie ukrywajmy. Żebyś flaka złapał. Gdyż, iż, ponieważ, albowiem, tudzież, nie wiadomo jaki będzie mieli pojazd następny. Masakra, on ma jakąś szybszą. On jest jakiś sprytny. On jest za ja sprytny. Ja nie jestem pełno sprytny. On ma więcej FPS-ów, dlatego jest szybszy. Jestem pełno sprytny, chciałem ci powiedzieć. Tak, tak, jasne, chciałbyś tak.
Dobra, ciśniemy. To jest maraton, wyścig na wielu różnych niby poziomach. Niby tak szeroko, a jednak nie. Ale jak klapiesz szukam... mi na buzie. Sorry, sorry, sorry. No co się ryjesz? Czekaj, czekaj, czekaj. Stara, ja... Stara, ja płynę no, pierwszy. Miałbyś. Dobra, czekaj, daj mi tą motorówę tu. O, no what? No way, no way, no... Oh. Dobra, motorówa jest, jest motorówa. Patrzcie, że jest motorówa. Co to jest za okręt podwodny tam stoi? A okręt podwodny też w ogóle jest. Właśnie widziałem, że tam batyskaw stoi, nie? No właśnie. Dobra, na szczęście są te motorówki w miarę malutkie. No wsiadaj to. Dawaj, ciśnij, ciśnij, chłopcze. Stary, nie mam motorówki. Co ty mówisz? Z batyskafem popłynę. Dobra, tu jest motorówka. A, daleko, dawaj, najgorsze. Zakręcaj. Najgorsze. I tu wszyscy teraz cisną motorówkami, ogólnie chciałem powiedzieć. Wszyscy teraz nagle na plażę. Teraz wszystkim się zachciało, bo no. Maraton. Ej, w ogóle przede mną jadą na skuterach wodnych przez to ściekowisko. O, uciekają, boją się mnie. Przemóc? No musisz dawaj, mi przemóc, pokażę ci. O, ten już jedzie. Lecimy. Dobrze idzie, bardzo no dobrze nie idzie. Shih Tzu, jadę Shih Tzu. Stary, muszę jeszcze zawrócić. Musisz mi przemóc. Czemu ty musisz zawrócić? Dobra, pomogę ci, Joszelka, tylko co sam muszę zawrócić. Normalnie. Bo tak, no, zwycięzca może być tylko jeden, wszyscy o tym wiedzą oczywiście. Ogólnie radzę mieć, płynąc tędy, proponuję mieć zamknięte usta. Dałeś radę? Chyba dam radę. Okej, okay, to cześć. Się tutaj jest zawiesiłam. Kanał. No czemu nie mogę na to wsiąść? Naciśnij fy po prostu. Będzie ci lepiej. I się nie postać nie potrafi wsiąść. No co ty mówisz? Kupię to jest. Ale ja mam długą łódkę. Czy też macie Shih Tzu? Nie wiem, co ja mam. Ja też, no. Też mam tak, Shih Tzu, no. Okej, okay, to nawet it's probably. Dobra, tutaj na końcu nie mogę przepłynąć dalej, tylko tu muszę zsiąść. O. Hop, hop. Jazda. O. Podobają mi się te etapy. Biegnij kotlik, biegnij kotlik. Mi się nie podoba. W ogóle jak utknęła mi motorówka na... Sorry, dobra, tutaj. Tutaj muszę gdzieś się wyżej wyjść. Gdzie tu jest wyjście? Uwaga, jest korki. Ulica. A, tu jest, dobra. Tylko nie chcę ciężarówki, weźcie, idźcie mi z ciężarówką. Dajcie mi coś szybkiego, ja tu jestem motorówki na wyścigu. Motorówki tutaj jakieś stoją. To dawaj, chyba skuterki to wodne. Nie wiem, wszystko to samo dla mnie. Ja nie mogę, dostałem jakiś ten, jak to się nazywa, rodzinny tatusiowóz. Czekaj, co znaczy krótszą drogę. Właśnie. Wziąłem sobie. No właśnie. Stratumem jakimś. Nie jest to takie szybkie, jak się wydaje. Ale powiem wam szczerze, o tym to ja naprawdę dawno nie jechałem. Teraz to wiadomo. Taki ja mam wrażenie, że pierwszy raz go w życiu widzę. Takiej się kolekcji dorobiliśmy w GTA, że to ej, szło. Ale serio, ja mam wrażenie, że pierwszy raz w życiu jadę tym autem, a gram ono od 2015 roku. Ej! Co wyście tam zrobili znowu? Ona mi skoczyła łódką na głowę, stary. No, cóż, zdarza się. Co? Masz dużo na głowie, Ren. No. Nie jest taki nawet zły, jeżeli chodzi o prędkość. Stonę. Jak się już rozpędzi. Ale zakładam, że jak będziecie mieli szybsze auto, no to no niestety mnie teraz dogonicie prawdopodobnie. I nic z tym niestety się nie uda zrobić wtedy. Dobra, kurczę, co za emocje. O, pan ten, a, motocyklista. Tak, ja muszę sobie auto porwać, ale tutaj... Ale śmiesznie upadł. O, motocyklista. Liczę, że Joszelka po prostu zapomni, gdzie mamy jechać. Ale śmiesznie upadł. Tak, dokładnie, już nie pamiętam, gdzie mamy jechać, totalnie. Co? Teraz jedziemy bezpośrednio do Diamencika. Oczywiście. Nie pamiętam. Rywalizacja, ale ja cię nie trzymam, ty jedziesz przede mną. Dawaj, ciśnij, ziom, ciśnij. Nie, gdzie mi zajeżdżasz to drogę, ty pie. Dobra, jedziemy. Gonią nas zabawa... fani. Dobrze jest, zabawa wszystko w porządku. Nie. Dobra. Co to za Berber Mustangiem zablokował? Ja już praktycznie jestem bezpośrednio na parkingu. Ale widzisz, mam nadzieję, że dobrze się bawisz. No bo ja tu jestem zwycięzcą. Dobra, ładnie zaparkowałem. Dzięki, wujek. Dobra, wezmę tego Dodge'a. Otwieraj go szybciutko. Ciekawe, czy ten GPS faktycznie pokazuje najkrótszą trasę. No niekoniecznie. Nie, niekoniecznie, powiem szczerze. No jedziesz, chłopcze. Dobra. Gdzie ta Joszelka? Zatrzymaj się. Nie dobra, zdążę mieć za auta. Tak jest, no jak serio? W filmie. Na aucie? Bo jak w jakiejś grze komputerowej.
No, jesteś, znaczy grasz w grę komputerową. Nie, nie, nie gram. Grał w grę. Prawdziwe jako? Życie. Tomb Raider. Tomb Raider. No. Ciśniemy, jedziesz tym dodżem, jedziesz. Pięknie, dobra, słuchajcie, ja już jestem w kierunku na lotnisko. Stary, nie kłam. Jesteś naprawdę dobry. Jestem po prostu szczęściarzem, ci powiem. No, bo masz Joszelka. I co ty na to? Teraz co zrobisz? Potwierdzić czy zaprzeczysz? Zatwierdzone. Zatwierdzone, zgadzam się. Tak jest. Sentence dobra, jakieś szybkie. Dobra, czuję, że to jest szybkie. W miarę szybkie auto mam. W miarę szybciutkie auto. Ogólnie teraz czuję, że to jest szybkie. Mamy Meriwether rozwalić, bo tu po drodze mamy taką misję. Ale nie, nie będę tego robił. Nie rób tego. Bo ja jestem. Ja muszę tutaj jechać zwyciężyć. Musisz zwyciężyć, tak? Tak jest. Dla ciebie priorytet. Widzę, że Joszella. To jest najważniejsze. Dobrze wybrała. I ogólnie musimy odbić Berberta, bo Berbert jest tam w tym, jak to się nazywa. Rozumiem twojego zdziwienia. O kurczę. Tam w tym, w bazie wojskowej. Oranżada! Trzymają go tam za uszy. No to tego odbij, a my jedziemy dalej zabezpieczyć teren. Nie, żółtą linią nie jadę. Czekaj, no, tędy, tu. Żółta linia mnie nie interesuje. Zatrzymaj się. Masz żółte papiery, więc jeźdź żółtą linią. No ale ma oranżodowe. O kurczę. No gdzie jesteś? Co to było? Tak, ale na szczęście przeżyłem, bo to był mały, lekki upadek. On tak stwierdził, że zjeżdża. Dobra, mam szansę zdobyć drugie. Ty, czekaj, co tu jest? O, dobra, mogę wziąć tytana, wezmę tytana. Jest. Przez to, że się tam jakiś człowieczek nie mógł zdecydować. NPCCC. Dobra, ja tu zostawiam się. Tu jest ogólnie helikopter, w razie czego nas. Jak widzisz, wystarczył. Ja biorę tytana, jakby ktoś pytał. Więc tytanem, proszę bardzo, już tutaj zaraz będę cisnął bezpośrednio na... Ja nie mogę, będzie trwało... Mieliśmy jechać na lotnisko. No to jadę. Bardzo dobrze. Dobra, muszę teraz... Jestem na drodze kołowania. Jakbyście już dogonili? Nie. Stary, nie, jak się poczekasz... Tam, ja widzę, że już jak poczekasz, to dogonimy cię. Jak poczekasz, to się dogonimy, nie ma nie problemu. Nie będę szczekał. W żadnym wypadku, jestem panem kotełem. To miałcz. Zamiałcz na nas. To nie brzmi, nie, to zaczekaj. One chyba tak syczą bardziej, tak. Aha, no może tak. Coś takiego bardziej jakiś. Dobra, ja cisnę. Aha, czekaj, że ten mój samolot będzie w miarę szybki. No, prawie tak. I muszę wylądować, bezpiecznie wylądować, znaczy, no, zobaczymy. Jak to wyjdzie, mam nadzieję, że nie będzie strzelał. I spróbuję tam jak najwięcej przeżyć, jak najdłużej bezpośrednio. Wieża do Metropolis. Startuje. Dawaj, ciśnij, hopie. Lecimy. Już nie wiem, czy ten helikopter nie będzie szybszy od mojego, ale zaraz zobaczymy. Będzie. Jeszcze nie wystartowałem. Dobra, już widzę bazę wojskową, lecę bardzo nisko, żeby jak najszybciej dotknąć płyty. Jak najszybciej dotknąć płyty? Tak, żeby jak najszybciej dotknąć płyty, jak najszybciej wylądować i wyhamować i w ogóle. Gdzie ona tam leci? Gdzie ona tam leci? Tam leci wysoko nad nami. Dobra, musimy w nią wlecieć. Aha, co? Dobra, wysiadaj. Jestem paru, wysiadaj. Jestem. Nie, ale no faktycznie ten helikopter jest szybszy chyba nawet. Dobra. Okej. Co robię? Co? Dobra, mam auto. Radne auto na tym, na płycie lotniska. Na płycie lotniska? A nie na bazie wojskowej? Czyli jesteś już zwycięzcą. Jestem zwycięzcą, pewnie. Fanfary. Możesz mi tak mówić zawsze. Nie no, tylko czasem. Dobrze, że Joszelka nie umie lądować. Tak, ja mam problemy z lądowaniem, więc... Ja tutaj przyczajony już, czekaj, Joszelka... No nie wierzę, że... Lecisz samolotem? Ona leci helikopterem, stary, i jest szybsza niż ja. No właśnie tak czułem, że tak może być. Że helikopter będzie szybciej. Ej, przybili mi oponę! Przybili mi normalnie oponę, gałgany jedne. Dotknąłem! Szybciej przed Joszelką. No patrz tu. Ja słyszałem wybuch jakiś, przepraszam bardzo. Ładnie wylądowałam. A ja to niby nie. A te lampy, nie. Co zwaliłaś, ja to co? Ja słyszałem wybuch. Ja wybuch słyszałem. Ale to nie mój. To nie mój. Był wybuch. Nie. Czekajcie, w ogóle... U mnie są tylko strzały. Czekaj, Ryn, ty masz fajne auto chyba. Nie, nie, mam. Nie ma. Nie mam, no dzięki. Mam Jeepa. Ja sobie zabiorę to. Bo muszę to podkręcić. Dobra, i słuchajcie, fajnie, bo na razie nie ma Titan dobry. Dobry Titan.
Na razie nie mamy czołgistów, więc bardzo dobrze nam idzie. Jeden. Cieszę się. Słyszałem wybuch? Bo oni wybuchają. No nic, czymś rzucają, stary. Czekajcie, bo ja potrzebuję w takim razie tutaj sobie życie uzupełnić. Ja nie mam pancerza? Ale lipa! Ja w ogóle nie mam samochodu, nie? Muszę wam powiedzieć, muszę wziąć, czekajcie, muszę... Znaczy mam samochód, ale bez kołu. Znaczy w sensie bez... Bez kółek? Co jest? Czemu tu w ogóle? I super, to w ogóle jest kolejny ten. Pytam. Paweł, potrzebujesz podwózki? Spokojnie, nie, czekaj, pa. Ale was ich tu dużo, oni w czwórkę jadą w jeepie. Jaszulka, nie! Zabijesz mnie! Nie mogę wyhamować. No oczywiście. Czekaj, dobra, muszę wziąć auto, bo mnie zaraz rozstrzelają normalnie. Wezmą i mnie rozstrzelają. Dostałem! No i co dłużej wytrzymał? To no. Dłużej? No. No, widzisz, ja to dłużej wytrzymuję. Dobra, Ren, wbijaj z powrotem do bazy. A, bo ty się leczysz. Ja się nie leczę. No tak chodzę do psychiatry. Nie mam problemu. Psychokota? Psychokot, no. Dobra, ja mam teraz plan. Patrz, wyjadę tą ciężarówką i przekupię. Mam candy box. I zaraz mi to rozstrzelają normalnie. Tak jest. O, muszę wytrzymać jak najdłużej. Dobra, wysiadaj szybko, ilecz się. Dobra, uleczony. Dobra, ile to nie ciśnie za mną? Biorę to. No, kurę. O, masz sporo fanów. Ja też próbuję samolot brać. Dawaj, wsiadaj. Dzień dobry. Dostawa candy boxów. Ej, ile masz życia? Nieśmiertelny człowieku, ty. Dostawa candy boxów, zapraszam. Nikt cię nie goni chyba, Paweł. Zapraszam, no zapraszam za bardzo serdecznie. Tak? Przecież. To teraz zobacz sobie to. Dobra, zapraszam. Zapraszam do candy boxa. Czekaj. Dzień dobry. Słyszę meteoryty. Dobra, dawaj ci mi teraz do waszej buzi. To Holded Rider, co gadacie? Nie jestem w stanie wsiąść do auta nawet. Ich tutaj za dużo jest. Ja robię teraz kółeczko dookoła. Ogólnie super sprawa, bo ogólnie na chwilę nie mamy czołgów, bo jest taka specjalna akcja. Dobra, słuchajcie, chodźcie, wbijamy do tego, do Titana i lecimy na tego, jak to się nazywa. Na Montchiliad. Na Montchiliad? No, wszyscy razem. Wszyscy razem, dosłownie. Czekajcie, muszę tylko tam dojechać. Bo ja pojechałam na zwiady dookoła. Dobra, ja wbijam już do środka. Dobra, odpalaj silniki, ja wskoczę. Odpalam silniki. Otwórz tył. Nie da się. Dobra, czekajcie, bo mnie zaraz rozstrzelają, muszę się cofać. Dostawam im batoniki. Dobra, wbijajcie do mnie szybko, czekajcie, bo tu za dużo ich tu jest. Wstałem, szota w tyłek. Dobra, Jeszoka, no. Nie mogę. No biegnij, go, biegnij. Meląduj na autostradzie, stary. No biegnę. No, rozstrzelali mnie. Jeszoka, bierz i wyląduj tu na autostradzie, czekam. Nie, Paweł, dobra, też czekam. Już tam biegniemy, czekaj, bierzemy auto i biegniemy do Jeszoka w takim razie. Jeszoka, weź tam pilnuj tego. Nie, czekaj, nie, to jest za wolne auto, nie, dawaj taki szybsze. Ej, ta typiarka jest nieśmiertelna. No weź, ona mnie potrąciła. A ona była nieśmiertelna, już ci mówię, dawaj, berbertowu zbierzemy. I oni zniszczyli mi tutaj Dawaj, lecimy, czekaj, go. To dawaj, lecimy, dawaj, czekaj, go. Lecimy, go. O, ten jest szybszy. Mod, czyli jak musi być. Zaliczone? Ale bez mnie. Zaliczone. O dobra, czekaj, jeszcze wracamy po Jeszelkę. Czekaj, dobra, Jeszelka, resp się szybko, weźmiemy cię razem tutaj do auta. Razem do auta mi. Mam nadzieję, że tam ten, mamy będzie czwórkę. Jeszcze miejsce. Znaczy w sensie będzie jeszcze ten samolot. Dawaj. Dawaj, no, odbijaj. Chyba był nie do użytku. Co ty mówisz? Coś ty z nim zrobiła? No zaklepię się, no. Nie zdążyłam nawet nic tam zrobić. Jerona. Już się dymił? Pod tobie już tak było. O, co ty tam zostawiłeś? Po prostu na on zostawił jakieś, nie wiem, coś. Moje coś ciałko ciepłego. Tam zostawiłem tylko na chwilę. No, tak. Moje ciałko, to. No, moje ciałko, kocie. Zwęglone. Kocie. No. Nie zwęglone, uszczelane. No takie dobra. Trochę. Dobra, i bite. Tutaj, o, i tu w prawo. I tu w lewo. No bo dobra, można i tędy. Dobra, to teraz dam ci w to w lewo. Dobra, jest. Tylko chyba nowy nawet. Siadamy i lecimy. Jazda. Dobra. Czekaj, zdejmij ci tu, dobra. Chcesz sterować, steruj. Tak, pewnie, spoko, już. Będę robił plec. Otworzyć. O, strzelajcie, bo ja nie jestem w stanie strzelać. Strzelam. Ja już mam milimetr życia.
Stary... Nie, ja muszę wysiąść i uzupełnić życie. Nie ma czasu, stary. Nie mam czym nawet. I mi jest tu coraz więcej. No serio? Stary, zatłukłeś mnie. Jesteśmy w organizacji, więc... Ja nie mogę po prostu wziąć wszystkich poza tłuk... Ja cię kręcę. Trzymałem strzelanie i wzięło na ciebie zaraz. No super, no. Wysiadłeś. Zamiast się odsunąć, to ty wysiadasz i stoisz i sobie pod ten... Dobra, mogłeś zostać z miłym. Kończymy ten odcinek, to się nie powiedzie, to się nie uda niestety. Nie ma po prostu takiej możliwości. Ale masz piękne wschodzące słońce. Zachodzące tak, chyba. A się nie wiem. Akcentem. Dokładnie. Zachód, to jest zachód. To jest zachód. Chciałem być mądry. Trzymaj. Na szczęście. Trzymaj, Oszelka. Na szczęście. Tobie nie mogę zrobić na szczęście. Także pa, pa. Do następnego. Na razie. Tak, trzymajcie się, na razie. Oła. O, pięknie.